Witam Państwa w dzisiejszym magazynie Ekstraklasa. Dzisiejszy program rozpoczynamy od pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Piłkarze ręczni Kospel Gwardii Koszalin wrócili do zmagań ligowych, rozpoczęli rundę rewanżową. W pierwszym spotkaniu zmierzyli się z Tytanami Wejherowo. Zespół koszański regularnie wygrywa z ekipą z Wejherowo. Było to starcie pomiędzy trzecią a czwartą drużyną w ligowej klasyfikacji. Zatem mecz o przysłowiowych 6 punktów. Zdecydowana dominacja w tym spotkaniu Kospel Gwardii Koszalin i kolejne zwycięstwo nad Tytanami Wejherowo. Zobaczmy skrót z tego spotkania, a także to, co mieli do powiedzenia trenerzy i zawodnicy obu drużyn. W pierwszej kolejce rundy rewanżowej w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn Kospel Gwardia Koszalin zmierzyła się z Tytanami Wejherowo. Zespół koszański dość regularnie wygrywa z ekipą z Wejherowa i liczył na kolejne zwycięstwo. Rywale liczyli na przełamanie. Rywalizację rozpoczynamy od bramki dla gości. Tutaj trafienie Norberta Wejhera. W odpowiedzi zespół koszański i bramkę zdobywa Michał Derdzikowski. W ataku rywale bramka Sławomira Jurkiewicza i jest prowadzenie Tytanów 3-1. Koszalnianie za sprawą trafienia Pawła Dzierżawskiego doprowadzili do remisu. Gra się wyrównała. Tutaj trafienie dla gości Oskara Szafrańskiego i mamy remis 7-7. Paweł Dzierżawski wyprowadza zespół koszański na prowadzenie 8-7. Serię 4 bramek z rzędu dla naszej drużyny kończy trafienie Jakuba Radosza. W tym momencie Gwardia prowadziła 11-7. Goście starali się zmniejszyć dystans. Bramka dla drużyny przyjezdnej Marcina Wickiego. Końcówka pierwszej części należała do gospodarzy. Bramka Andrzeja Abramowa i zespół koszaliński prowadzi po pierwszej połowie 16-12. Początek drugiej odsłony i od razu bramka dla zespołu koszańskiego Maksima Kruczkowa. Rywale starali się zmniejszyć dystans i tu bramkę zdobywa Norbert Wejher. Trwała nadal dominacja zespołu koszańskiego i bardzo dobry moment miał w tym spotkaniu debiutujący w zespole koszańskim Michał Łapucha. To jego bramka na 22-14. Goście gonili, bramka Sławomira Jurkiewicza. Serię 3 bramek z rzędu dla Tytanów kończy bramka z rzutu karnego Jurkiewicza. Błyskawiczna odpowiedź w wykonaniu Michała Łapuchy i zespół koszański ponownie prowadzi różnicą 7 trafień. Goście jeszcze w końcówce starali się odrobić część strat. Trafienie zalicza Maksymilian Sałata. Końcówka spotkania jednak zdecydowanie należy do zespołu koszańskiego. Bramka Maksima Kruczkowa. Rywale jeszcze odpowiadają trafieniem Tomasza Bartosia. Później trafiali już tylko koszalnianie. Najpierw bramkę mamy Pawła Dzierżawskiego. Wynik spotkania ustala Jakub Słodkowski. Ostatecznie Kospel Gwardia Koszalin wygrywa z Tytanami Wejherowo 34-25. Dla zespołu koszańskiego 8 bramek zdobył Maksim Kruczkow, 6 Paweł Dzierżawski, 5 Michał Łapucha. Dla zespołu przyjezdnego po 7 bramek zdobyli Sławomir Jurkiewicz i Tomasz Bartoś. Na początku, no co, chcę pogratulować tutaj przeciwnikom, tak, za
dobrze się spisali, wygrali z nami to spotkanie, więc tutaj też fajnie, że przyszło tyle osób na mecz, także fajna też atmosfera, bo kibice zawsze są ważni. Podsumowując, Koszalina była zdecydowanie dzisiaj bardziej dojrzała, tak, w tych sytuacjach, gdzie tam powinni być dojrzali i to tacy byli. Moja drużyna w dzisiejszym składzie, no naprawdę eksperymentowałem, tak, muszę to wziąć na siebie, że tam dużo dawałem młodym zagrać. Dwóch, trzech zawodników u mnie naprawdę zadebiutowało w lidze, tak, a są to juniorzy, nawet a nie mamy rozrywek juniorów w tym roku, więc też jestem z nich zadowolonych, no bo jednak tutaj to jest trema, tak, mecz, gdybyśmy go prowadzili wysoko, może inaczej, ale przegrywamy, więc też był bardzo, bardzo trudny moment. Uczymy się też cały czas nowych zagrywek, tak, uczymy się nowego grania, ja się uczę wprowadzać to do gry, tak, żeby to zafunkcjonowało. Z kilku akcji jestem bardzo zadowolony, z kilku mniej. Brameczka dzisiaj mogła troszeczkę lepiej obronić u nas, aczkolwiek też nie było źle. Szkoda, przede wszystkim szkoda dobrej gry w obronie momentami i bardzo dużo piłek, bodajże 6-7 wywalczonych i po prostu oddanych przeciwnikowi w ręce, no po prostu kontra oddana, tak? I tego bardzo szkoda, bo to były takie ważne momenty, gdzie albo to trzeba było wstrzymać, albo po prostu dokładnie dograć, tak? I być może by się skończyło to bramką, no nie wiadomo, tak? Ale przynajmniej byłaby sytuacja rzutowa. Tak jak powiedziałem, no troszeczkę pokrzyżowało nam plany, no bo tutaj Przemka Wampira, no nie było, tak? No bo dostał czerwoną kartkę wcześniej i pauzował, jest to kluczowy zawodnik, tak? Tak samo Radosław Sałata dostał uraz u barku. Kolejny kluczowy zawodnik na środku rozegrania, jak praktycznie z boiska nie ściągam, więc to jest dwóch z rozegrania, tak? Więc no tu bardzo, bardzo, bardzo mocno ich zabrakło, więc tutaj gratuluję jeszcze raz przeciwnikowi. Na pewno bardzo ciężki mecz dla nas, fajnie zaczęliśmy, prowadziliśmy chyba 3-1, potem też jeszcze prowadziliśmy, nie pamiętam dokładnie jaki wynik, ale myślę, że zadecydowało jednak brak tutaj kluczowych naszych zawodników, gdzieś ta krótsza ławka. No i niestety w pewnym momencie zespół przeciwników odjechał i kontrolował mecz do końca. Robiliśmy co mogliśmy, ale nie daliśmy rady. Gratulacje dla przeciwnika. Te błędy wynikają gdzieś ze zmęczenia, myślę, a to zmęczenie też wynikało z tego, że jednak tą ławkę mieliśmy krótszą niż zespół Gwardii, tak? No staraliśmy się ile mogliśmy, ale niestety to było za mało na dzisiejszego przeciwnika. Szkoda, bo to był mecz dla nas ważny o trzecie miejsce, no ale jest tak jest, no trudno. No na pewno pierwszy mecz udany, zaliczę do udanych. Pierwszą połowę trochę przespałem, no ale to wynikało na pewno ze stresu, nowa drużyna, no, tak jak mówię, pierwszy mecz. Ale generalnie jestem zadowolony, wygraliśmy mecz, debiutancki mecz, no lepiej być nie mogło, w drugiej połowie trochę się odblokowałem, też z tego jestem bardzo zadowolony. No i myślę, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Lepiej być mogło tylko w pierwszej połowie, drugą jak dla mnie, dałem z siebie 100%. Pierwsza połowa pierwszego meczu, to zawsze tak musi być, stres, trochę ręce się trzęsły, no ale w drugiej się już w głowie trochę odblokowałem i było wszystko dobrze. Na pewno cieszymy się ze zwycięstwa, bo to dla nas jest najważniejsze, że te 3 punkty możemy dopisać. No i najbardziej tutaj taki właśnie plus tego spotkania to, że młody 17-letni zawodnik powrócił do naszego macierzystego klubu i zaprezentował się właśnie w drugiej połowie bardzo dobrze. No to jest taki prognostyk, że tą lukę, którą mieliśmy na lewym skrzydle, będzie w stanie udźwignąć, na co też bardzo liczę. W planach nie było może dłuższego czasu przewidzianego dla Michała, ale wiedziałem, że się odblokuje i będzie tylko lepiej. No i tak też się stało, z czego bardzo jestem zadowolony. Wiadomo, dużo błędów też popełnialiśmy, w szczególności w pierwszej połowie, w drugiej też się powtarzały, ale to jest pierwszy mecz, wznowienie drugiej rundy, więc myślę, że tylko będzie lepiej. No tak rzeczywiście było, że pierwsza połowa była dosyć chaotyczna, w szczególności w początku. Popełnialiśmy proste, niewymuszone błędy, z czego przeciwnik korzystał, dostawaliśmy kontry, czyste pozycje rzutowe. Wiedzieliśmy, że nie możemy dać się w taką szybką grę, jak Tytani preferują. I graliśmy swoją spokojną piłkę. Jak tylko próbowaliśmy przyspieszyć, od razu troszeczkę chaosu się wkradało i traciliśmy te bramki. Całe szczęście byliśmy bardziej skoncentrowani i końcówkę już mogliśmy kontrolować pod swoje dyktando. Kospel Gwardia Koszalin wygrywa z Tytanami Wejherowo i umacnia się na trzeciej pozycji, a także goni ligową czołówkę. Na razie ligowa czołówka trochę daleko, ale oczywiście rozpoczynamy rundę rewanżową o zwycięstwo Kospel Gwardii Koszalin. Podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce spotkań w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków.
Wyniki 12 kolejki spotkań w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Kospel Gwardia Koszalin wygrywa z Cytanami Wejherowo 34-25. SMS 2 Kwizyn przegrywa z SMS-em 1 Kwizyn 28-31. KPR Elbląg pokonał Szczypiorniaka Olsztyn 32-28. Mazur Sierpc przegrywa z Sokołem Kościerzyna 20-21. Sparta Oborniki przegrała z Usarem Kwizyn 23-25. KPR Gryfino wygrywa z SMS-em 2 Płock 33-24. Aktualna sytuacja w tabeli: na czele Sokół Kościerzyna z dorobkiem 36 punktów, 32 ma Usar Kwidzyn, 24 Kospol Gwardia Koszalin i trzecia lokata. Czwarty jest KPR Gryfino, 21 punktów, 20 mają Tytani Wejherowo, 19 SMS 1 Kwidzyn, 18 SMS 2 Płock, 12 Szczypiorniak Olsztyn, 11 KPR Elbląg, 9 SMS 2 Kwidzyn, Sparta Oborniki 8 punktów i 6 Mazur Sierpc. Program 13. kolejki, która odbędzie się za 2 tygodnie. Kospol Gwardia Koszalin podejmie SMS 2 Kwidzyn. Tytani zmierzą się z KPR-em. Szczypiorniak podejmuje Spartę. Usar podejmuje Mazura. Sokół podejmie KPR Gryfino. SMS 2 Płock zmierzy się z SMS-em 1 Kwidzyn. Żak Koszalin w minionej kolejce spotkań w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn zmierzył się na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych. Zdecydowanym faworytem tej konfrontacji był Górnik i to potwierdza od początku spotkania. Górnik prowadził przez niemal cały pojedynek, sięgała przewaga nawet 16 punktów. Żak próbował gonić, ale ostatecznie Górnika nie dogonił. Górnik Wałbrzych wygrywa z Żakiem Koszalin 82-74 i umacnia się w ligowej czołówce. Żak na swoje zwycięstwo musi troszeczkę poczekać. Podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce spotkań, tabela i zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższym tygodniu, a będzie się sporo działo. Wyniki 21. kolejki spotkań w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn. Górnik Wałbrzych pokonał Żaka Koszalin 82-74. Decka Pelplin przegrywa z GKS-em Tychy 71-76. Politechnika Opolska pokonała Znicz Pruszków 86-71. Dziki Warszawa wygrywają z SKS-em Starogard Gdański 70-57. Start 2 Lublin przegrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 71-91. AZS AGH Kraków wygrywa z Kotwicą Kołobrzeg 87-80. Przełożone mecze: Miasto Szkła z Sokołem i Księżak z WKK. Aktualna sytuacja w tabeli: Sokół Łańcuch z dorobkiem 36 punktów na pierwszym miejscu, 35 ma Górnik Wałbrzych, po 34 Politechnika Opolska i GKS Tychy, 33 Kotwica Kołobrzeg, 30 ma Start Lublin, po 29 AZS AGH Kraków i SKS Starogard Gdański. Dolna część tabeli: WKK Wrocław ma 28 punktów, tyle samo Dziki Warszawa, 27 Śląsk 2 Wrocław, tyle samo Decka Pelplin, po 26 Miasto Szkła Krosno i Żak Koszalin, 24 ma Księżak Łowicz, 23 Znicz Pruszków i 20 Turów Zgorzelec. W tym tygodniu dwie kolejki spotkań zaczynamy w środę. Kotwica Kołobrzeg podejmie Żaka Koszalin, Śląsk Wrocław zmierzy się z Politechniką Opolską, Górnik podejmuje Turów, GKS zmierzy się z Miastem Szkła, Start rywalizować będzie z Sokołem, Znicz podejmuje Dziki, WKK zmierzy się z AZS AGH Kraków, SKS 23 lutego zmierzy się z Księżakiem Łowicz. Mecze weekendowe: w sobotę Żak Koszalin podejmie we własnej hali AZS AGH Kraków. Księżak Łowicz zmierzy się ze Zniczem, AZS Start zmierzy się z GKS-em, Decka podejmuje Górnika, Politechnika Opolska zmierzy się z Sokołem, Dziki podejmują Śląsk, Turów zmierzy się z Kotwicą i SKS podejmuje WKK. Młyny Stolice Koszalin po raz drugi nie rozegrały swojego spotkania ligowego. Przed tygodniem nasz zespół miał mierzyć się na wyjeździe z Piotrkowiem Piotrków Trybunalski. Do tego spotkania nie doszło i tym razem ze Startem Elbląg również mecz się nie odbył. Tym razem kwarantanna naszych zawodniczek wykluczyła rozegranie tego spotkania. Pozostałe drużyny różnie. Raz rozgrywały mecze, niektóre nie. Podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu w Superlidze, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Wyniki 15. serii spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Mecze, które się odbyły: Zagłębie Lublin pokonało Eurobud JKS Jarosław 30-24. Perła Lublin wygrała na wyjeździe z Koroną Kielce 35-18. Przełożone mecze: Start Elbląg, Młyny Stolice Koszalin i Piotrkowia Piotrków Trybunalski, KPR Gminy Dobierzyce. W tabeli prowadzi Zagłębie Lublin z dorobkiem 42 punktów, 39 ma Perła Lublin, 24 punkty ma KPR Gminy Kobierzyce, 21 Eurobud JKS Jarosław, 18 Piotrkowia, 11 szóste miejsce Młyny Stolice Koszalin, 9 punktów Start i 4 Korona.
Program 16. kolejki Młyny Stoisław Koszalin mają zaplanowany mecz we własnej hali z Koroną Kielce. Zagłębie Lubin podejmie Piotrzkowie, KPR Gminy Kobierzyce Start Elbląg i Eurobud zmierzy się z Perłą Lublin. Przypomnę, w tym tygodniu koszykarze Żaka Koszalin rozegrają dwa spotkania, jeden wyjazdowy, ale ten wyjazd nie będzie daleki, bowiem grać będą na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg, a później u siebie z AZS AGH Kraków. Na te spotkania Państwa serdecznie zapraszam. Młyny Stoisław Koszalin mają zaplanowany mecz, ale czy to spotkanie się odbędzie, trudno w tej chwili powiedzieć. Gwardia Koszalin rozegra swoje spotkanie dopiero za dwa tygodnie. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.